RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza, jest dziś Państwa i moim gościem. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam Panią redaktor, witam Państwa. Bardzo dużo się działo w ubiegłym tygodniu. Oj, to był bardzo bogaty. To był najazd na Stary Sącz, jak to Pan burmistrz nazwał. No można nazwał. Tak powiedzieć, taki najazd bardzo międzynarodowy, dlatego że mieliśmy tak dużo różnorakich imprez. Zacznę od 6. turnieju Sokolika, na którym 28 drużyn dzieciaków do lat 10 z 9 krajów, z 2 kontynentów. Tak można powiedzieć, niesamowicie piękna, wspaniała rywalizacja, ale to nie tylko, bo przy ołtarzu papieskim trwał 4. zjazd sądeczan, też, który zgromadził jak dotychczas rekordową liczbę zarówno gości, jak i wystawców. Było tam mnóstwo atrakcji. Rzeczywiście zabawa do późnego popołudnia trwała. Skończyła się po prostu przed meczem Polska-Irlandia. A na starosądeckim rynku finiszował 54. małopolski wyścig górski, więc też w obsadzie międzynarodowej, ale tu akurat udało się, że wygrali Polacy po raz pierwszy, zresztą od czasu, kiedy ten wyścig kończy się w Starym Sączu, więc był to rzeczywiście bardzo, bardzo bogaty weekend. No jeszcze w sobotę przy ołtarzu papieskim spotkało się prawie 3000 młodzieży tegorocznych bierzmowanych, którzy oczywiście diecezjalna impreza, spotkanie z księdzem biskupem ordynariuszem, ale to też byli nasi goście i cieszymy się, że miasto naprawdę tętniło życiem. Było wspaniale, ale przede wszystkim właśnie to, co pan burmistrz mówi, bardzo sportowo. Pan jest zagorzałym kibicem na przykład piłki nożnej. Oglądał pan wczorajszy mecz? No, chyba nie trzeba być zagorzałym kibicem piłki nożnej, żeby wczorajszy mecz oglądać. Po pierwsze trzeba mieć telewizor, ja nie oglądałam niestety. Nie, no, oglądałem jak najbardziej w całym gronie rodziny jeszcze z sąsiadami, więc naprawdę super, super przeżycia. Ale taki wynik pan typował, czy tak? Niekoniecznie. Jednak była jakaś tam nadzieja, że nasi dokopią. To było takie bardziej właśnie takie życzenia niż nadzieja, natomiast wynik w pełni mnie satysfakcjonuje, chociaż niedosyt jest, bo to było po fantastycznej grze. W każdym razie nie jest źle, a mamy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Chyba Ukraina jest takim niezbyt mocnym przeciwnikiem. Skoro Irlandia, z którą wygraliśmy, ja uważam, że nie ma niemocnych przeciwników na takich mistrzostwach, na takich imprezach. Do każdego trzeba podchodzić z wielkim respektem i trudniej się czasem gra z drużyną, w ogóle z przeciwnikiem, którego po prostu nie jest się w stanie docenić. Dlatego nam się łatwiej gra z Niemcami niż Niemcom z nami, zdecydowanie. Mamy nadzieję, że damy. Mówię, jakbym grała. Że nasi dadzą z siebie wszystko także przy następnym meczu. A teraz przechodząc do kolejnych tematów, wspaniałych tematów. Nie, no za chwilę będzie pan burmistrz zapraszać na niesamowite wydarzenia, które wiążą się z patronką już oficjalną Starego Sącza, ale jeszcze chciałabym zapytać o pewną rzecz, bo tutaj pojawiają się gdzieś tam jakieś głosy w mediach, wielkie oburzenie, że pojawiają się bilety na stawach i jak się wyjdzie ze stawów, to bilet już nie obowiązuje. Dla niektórych jest to oczywiste, że tak powinno być, ale niektórzy, ale dlaczego? No właśnie, dlatego to mnie też dla mnie jakoś zagadką jest, że wygląda mi sprawa na szukanie dziury w całym. Sezon ogórkowy się zaczyna. No chyba sezon ogórkowy, chociaż w Starym Sączu sezonu ogórkowego na pewno nie ma, bo dzieje się tyle rzeczy, że ktoś, kto chce się rzeczywiście zainteresować tym, co jest ważne i co istotne dzieje się, to w tej chwili dzieją się bardzo historyczne rzeczy. A wracając do stawów, początek sezonu, 2 dni mamy biletowania za sobą. Sprzedaliśmy wczoraj 160 osób odwiedziło stawy, przedwczoraj 120, czyli mimo, że jest jeszcze środek tygodnia i rok szkolny, to jednak już to zainteresowanie widać, że z każdym dniem wzrasta. I jednak nie jest takie małe. Natomiast bilety, no praktycznie w każdej takiej instytucji, na każdym takim obiekcie, gdy się kupuje bilety i wchodzi się, to bilet ma charakter jednorazowy. Tak jest z wejściem na basen. Nawet jeżeli się dostaje jakąś opaskę, to ta opaska zazwyczaj działa tylko wewnątrz obiektu. Nie można wyjść poza ten obiekt. Poza tym no, te bilety przecież mają bardzo symboliczną opłatę. Nie, to jest od złotówki,
dla posiadacza karty dużej rodziny do 3 zł. To jest maksymalna dobowa cena za korzystanie z tego obiektu, więc nawet jeżeli komuś z jakiegoś powodu zdarzy się, że musi opuścić obiekt na chwilę, no to zapłacenie drugi raz takiej kwoty myślę, że nie przekracza tej możliwości, a dyscyplina do tego wymaga, żeby tak sobie organizować, żeby z tego obiektu po prostu nie wychodzić. Wdrożenie jakiegokolwiek systemu, który by uszczelniał, który byłby szczelny, a jednocześnie nie kosztował, no wiązałoby się z tym, że trzeba było ceny biletu podnieść, czyli wszyscy musieliby za to zapłacić, że ktoś tam od czasu do czasu chce wyjść drugi raz. No my na razie tak naprawdę symboliczne opłaty pobieramy za korzystanie z tego kąpieliska, więc myślę, że tutaj naprawdę nie ma tematu. Więcej codziennie na tak zwane głupoty wydajemy, niż moglibyśmy wydać nawet na kilka biletów dziennie na starosądeckie stawy. No chyba, żeby wprowadzić bilety imienne, ale nie wiem, kto by się nawet z przebywających tam chciał w to bawić. To zawsze jest olbrzymi ten, jakie byłyby kolejki, albo ile trzeba by osób zatrudnić, żeby takie bilety obsługiwały, więc to wszystko, za tym wszystkim są koszty. Ja mówię, tutaj możemy nawet jakieś zaawansowane technologie, na przykład badanie źrenicy oka i wprowadzać. To nie ma problemu, tylko ktoś musi za to zapłacić. Właśnie, proszę Państwa, teraz o imprezie, która biletowania nie będzie, wstęp jest wolny i bardzo by było wspaniale, żeby Państwo tam zagościli. A zaczęło się wszystko od powstania Starego Sącza, od jego patronki, teraz już oficjalnej, świętej Kingi. Już wszystkie papiery są podpisane, już herb nawet zagościł na budynku Urzędu Miasta 2 dni temu. Wczoraj? Dwa dni temu, tak. We wtorek się oficjalnie już uprawomocniło uchwała Rady Miejskiej o przyjęciu nowego herbu. Dokładnie w 17. rocznicę kanonizacji. W przededniu 17. rocznicy kanonizacji. To są niewątpliwie historyczne chwile, ważne chwile. Takie, no, jeżeli sobie uświadomimy, że ponad 750 lat istnienia miasta, które no właściwie jego podwaliny założyła Święta Kinga. Miasta, dla którego nikt nie zrobił tyle, co Święta Kinga. Miasta, które ma swoją patronkę taką, tak bliską, jak żadne inne miasto w Polsce na pewno, ale myślę, że nawet na świecie takiego miasta nie ma, bo które miasto może się poszczycić, że święta, kanonizowana święta, założyła to miasto, ufundowała tam klasztory, które trwają ponad 7 wieków, istniały, czyli klasztor klarysek, no, franciszkanów niestety trochę krócej trwał. Święta, która w tym mieście zamieszkała, w tym mieście znajduje się jej grób i przez 700 lat tak naprawdę kreuje wydarzenia, które się w tym mieście dzieją, bo wszystkie te najważniejsze wydarzenia z historii naszego miasta są powiązane ze świętą Kingą. Wspomnę tutaj wizytę króla Jana III Sobieskiego, wizytę Jana Pawła II w Starym Sączu, ale również czy dzisiejsze wizyty, czy prezydentów, czy w ogóle takie współczesne wydarzenia, to co się dzisiaj wokół klasztoru, wokół ołtarza papieskiego w Starym Sączu, to przecież wszystko tak bardzo mocno związane ze świętą Kingą. Nawet także te imprezy, które przedtem wymieniałem, no praktycznie one wszystkie o świętą Kingę zahaczały. Od turnieju Sokolika przez wyścig górski, czy zjazd Sądeczan, to już w ogóle takie miejsce historyczne. Więc mamy taką wspaniałą patronkę i no to jest jakaś taka dziejowa, chcę powiedzieć może sprawiedliwość, ale to jest dokładnie ten czas, ponieważ w herbach mogły mieścić się tylko i wyłącznie osoby, jeżeli to były osoby, tak w ogóle herby, no to mogły to być osoby kanonizowane. My wiemy, że Kinga bardzo długo miała drogę do kanonizacji i dopiero 17 lat temu została wyniesiona na ołtarze, także naprawdę dopiero od 17 lat zostały takie przesłanki do tego, żeby Kinga znalazła się w herbie. Udało się, więc trzeba to uczcić i będziemy to czcić bardzo godnie. Już w najbliższą sobotę. Tak, o 18 godzinie w sali Sokoła Starosądeckiego uroczysta sesja Rady Miejskiej, na której zostanie podjęta przez radnych uchwała o przyjęciu patronatu, bo dekret Stolicy Apostolskiej jest tą przesłanką, że Rada Miejska może teraz świętą Kingę jako patronkę oficjalnie już przyjąć, ale takie bardzo duże dla podkreślenia wagi tego wydarzenia, które będzie działo się dla podkreślenia wagi tego wydarzenia, które będzie działo się przy ołtarzu papieskim w niedzielę o godzinie 11, będzie
Będzie oratorium o świętej Kince, premiera na dziedzińcu klasztornym, sobota, godzina 20. Piękne wydarzenie artystyczne, ponad 100 artystów na scenie, chór, orkiestra, 4 solistów, aktor recytujący partie mówione. Oratorium specjalnie na tę uroczystość, na te obchody skomponowane, ale wierzę, że takie oratorium, które będzie potem jeszcze żyło i do którego będziemy sięgać, będzie rejestrowane przez Telewizję Polską, więc myślę, że tak na trwałe zagości, ale jednak przeżycie tego na żywo w scenerii starosądeckiego klasztoru to będzie rzecz, której nie można pominąć. Ile osób tam się może zmieścić tak około? No liczymy, że może się zmieścić około 1000-1200 osób. To tak. Myślę, że powinniśmy przybyć bardzo tłumnie i mamy też nadzieję na piękną pogodę. Pewnie orkiestra, soliści będą tam w jakiś sposób ochronieni przed ewentualnymi niedogodnościami pogodowymi. Na pewno pogodowymi. Piękna pogoda pomoże przeżyć to wydarzenie artystyczne. Natomiast oczywiście wydarzenie się odbędzie bez względu na pogodę, ale liczymy, że Święta Kinga tutaj też da nam warto wytchnąć, żebyśmy mogli w pełni z tego wykorzystać. No a w niedzielę ten taki bardzo ważny element o godzinie 11 przy ołtarzu papieskim, tradycyjnie w rocznicę kanonizacji świętej Kingi. Diecezjalne święto rodzin, ale podczas mszy świętej koncelebrowanej przez księdza biskupa Andrzeja Jerza, naszego ordynariusza, oraz księdza biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę, odbędzie się uroczyste przekazanie staremu sączowi dekretu Stolicy Apostolskiej o ustanowieniu świętej Kingi patronką Starego Sącza, więc to bardzo ważne historyczne wydarzenie i chociaż wszyscy wiemy, że święta Kinga od założenia miasta jest jego patronką, to jednak przekazanie tego historycznego aktu jest jednak ważnym wydarzeniem w dziejach miasta. To się też będzie wiązało z tym miejscem, z takim centrum Starego Sącza. No, centrum Starego Sącza czasem z rynku przenosi się przed ołtarz papieski właśnie. To znaczy, ja myślę, że tutaj po prostu to centrum nam się powiększa. Ja bym tak to powiedział, nie, że przenosimy centrum z jednego miejsca do drugiego, tylko po prostu to centrum Starego Sącza nam się powiększa, tym bardziej, że jesteśmy miastem i gminą, więc to tutaj z rynku do ołtarza to jest kilometr, więc tutaj tak naprawdę jest to bardzo takie ładne miejsce na spacer, bardzo taka widokowa. Mamy nadzieję również w przyszłym roku zadbać o to, żeby po przebudowaniu jeszcze dróg w tych okolicach na gruntach, które przejęliśmy od PKP, żeby jeszcze uatrakcyjnić tą trasę, więc tutaj myślę, że nie chodzi o konkurencję pomiędzy centrami, tylko chodzi o taką współpracę, współdziałanie, żeby no, wszystkie te obiekty, wszystkie te instytucje, wszystkie te imprezy, które tutaj się odbywają, no, wpływają bardzo mocno na atrakcyjność miasta, które ma być przyjazne dla mieszkańców i dla tych wszystkich, którzy nasze miasto, Gród Świętej Kingi będą odwiedzać. Jeśli chodzi o Centrum Pielgrzymowania, to parę lat temu rozmawialiśmy tutaj z księdzem Marcinem Kokoszką, który mówił, że bardzo chciałby, żeby to się stało takim centrum rodziny, żeby jak najwięcej osób właśnie rodzin tam ściągnąć dookoła tego. No i właśnie, diecezjalne święto rodziny na przykład. Ale to się udaje. To oczywiście diecezjalne święto rodziny to jest takie wyjątkowe święto o wymiarze aż diecezjalnym, ale tam na co dzień jest bardzo wiele takich właśnie imprez rodzinnych. Imprez są oczywiście rekolekcje, ale są także takie spotkania nawet rodzinne, czy jakieś przyjęcia z okazji, czy komunii, czy świąt rodzinnych, czy nawet tam przybywają na przykład jakieś klasy z dziećmi, z młodzieżą. Także to jest takie miejsce, które autentycznie żyje, zawsze pełne jest tego życia. Rodzin i młodzieży, ale i starszych. Wszyscy tam jakoś znajdują dobre to miejsce. To jest takie dobre miejsce wyjątkowo z dobrymi przyjazne. Po prostu takie wyjątkowo przyjazne, takie miejsce naznaczone tą dwójką świętych, także to jest rzeczywiście skarb Starego Sącza. Obok klasztoru na pewno ogromny. Zapraszamy, drodzy Państwo, na wszystkie te uroczystości, które staną się naszym udziałem już jutro i pojutrze. A zapraszał burmistrz Starego Sącza, pan Jacek Lelek. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie i również dziękuję.